Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam naszych prelegentów, witam Państwa i witam także pana ambasadora Deszczycę, który zechciał do nas dzisiaj dołączyć. I ponieważ jest tutaj z nami, to chciałabym dwa słowa poprosić, żeby pan ambasador powiedział od strony ukraińskiej i potem wrócimy do naszej debaty. Dzień dobry. Jeżeli mówić o dwóch słowach, tutaj jest, powołuję się do tematu dzisiejszej dyskusji czy spotkania, czy jeszcze dialog. No chyba tak, jeszcze dialog. I wciąż próbujemy znaleźć ten dialog, chociaż widzę coraz częściej, że ten dialog się odbywa pomiędzy tymi ludźmi, którzy chcą prowadzić ten dialog, i tych ludzi jest dość dużo. Ale niestety pojawiają się też sygnały, że nie wiem, czy to się odbywa jako dialog, czy nie, ale po jednej i drugiej stronie zaczynają się jakieś wypowiedzi, czy ruchy, czy protesty, które bardziej wyglądają jak monolog, który jest przeznaczony do tego, żeby pokazać siłę, kto jest silniejszy. I na pewno takiego monologu, chociaż takiego jak wczoraj odbył się we Lwowie z tym marszem, nie popieramy. I na pewno on nie jest potrzebny, bo to rzeczywiście jest monolog, który nie doprowadzi do dialogu. Ja uważam, że wciąż mamy dużo sił, chęci, osób, i zrozumienie tego, że dialog między Ukrainą a Polską trzeba prowadzić, i że brak tego dialogu będzie tylko na korzyść, i tutaj mogę powiedzieć to wprost, Rosji. I jeżeli mówimy o prowadzeniu tego dialogu i rozmów na szczeblu oficjalnym, to nie ukrywam, że odbywają się one w dość ostrej i trudnej atmosferze. Ale ponieważ do tego są dyplomaci, żeby tworzyć warunki dla rozmów, to pracujemy ciężko, żeby te warunki i ta płaszczyzna dla rozmów dalej trwała między Ukrainą a Polską. I po rozmowach premierów Glińskiego z Rozenko, chociaż w różny sposób wyniki tych rozmów były interpretowane, ale najważniejsze uważam, że doszliśmy do świadomości i do zrozumienia tego, że taki dialog trzeba prowadzić i będzie on prowadzony. Ja czas od czasu zadaję sobie pytanie, jaka jest rola teraz misji dyplomatycznej, kiedy w parlamentach występują posłowie, którzy nie za bardzo zachęcają do współpracy, kiedy w społeczeństwie pojawiają się osoby, które ostro krytykują współpracę albo decyzji czy wypowiedzi innej strony. No i wydaje mi się, że nastąpił ten czas, kiedy misja dyplomatyczna ma pełnić rolę peacekeepera, jak to się będzie po polsku, sił pokojowych, żeby jednak nie naruszając interesów każdej ze stron, bo każda ze stron ma swój interes,
ale jednak nie doprowadzić do napięć. No i właśnie na tym pracujemy. I właśnie na tym pracują eksperci. Ja jestem wciąż optymistyczny, że będzie większość tych osób, które zdają sobie sprawę, że współpraca ukraińsko-polska jest bardziej ważniejsza dla nas obu niż jakieś wbicie klina między Ukrainą a Polską. I właśnie życzę, żeby ta otwarta dyskusja była kontynuowana i żeby było więcej głosów, które mogłyby wesprzeć potrzebę i niezbędność relacji, kontynuacji dobrych relacji ukraińsko-polskich. Bo to jest w interesie i Ukrainy, i Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak Państwo widzicie, prelegentów jest troje. Już odpowiadam na pytanie, które tutaj wisi w powietrzu, gdzie jest czwarty prelegent, pan poseł Tomasz Rzymkowski. Otóż 2 godziny przed spotkaniem napisał maila, że nie będzie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu ze względu na pilne zobowiązania w parlamencie. Dzisiejszą debatę organizuje Fundacja Batorego i Klub Jagielloński. Bardzo serdecznie dziękuję naszym partnerom i współorganizatorom. I od razu na samym początku chciałabym powiedzieć, że puścilibyśmy Państwu taką oto listę, jeśli mogę przekazać. Ponieważ Państwo rejestrowaliście się na stronach Fundacji Batorego, a Klub Jagielloński także chciałby, jeżeli oczywiście Państwo jesteście zainteresowani, móc informować o swoich działaniach i rozsyłać swoje informacje do tych z Państwa, którzy chcą. Ale to wymaga zgodnie z nowym ustawodawstwem określonych procedur i także kto chce dopełnić tych procedur swoim podpisem, to jest taka możliwość na tej liście. Inspiracją do dzisiejszej debaty było spotkanie grupy polsko-ukraińskiego dialogu, która w takiej formie ad hoc kilka tygodni temu spotkała się w Fundacji Batorego z dużym zapytaniem, co robić w tej dramatycznej sytuacji, kiedy czujemy wszyscy, że relacje polsko-ukraińskie, ja to mogę ująć nieco mniej dyplomatycznie niż pan ambasador, toczą się szybko i toczą się w kierunku niebezpiecznym. I po tym spotkaniu grupa wydała oświadczenie. To oświadczenie wydrukowane jest dla wszystkich dostępne, kto jeszcze się nie zapoznał, a chciałby się zapoznać. I po tej inspiracji zaproponowaliśmy i wspólnie doszliśmy do wniosku z Klubem Jagiellońskim, że trzeba rozmawiać publicznie, trzeba te wszystkie tematy, co do których w jednych się zgadzamy, w innych jest rosnący konflikt i to nie jest tylko konflikt polsko-ukraiński, to są poważne konflikty, które przechodzą w poprzek naszych społeczeństw, różnego patrzenia na współpracę polsko-ukraińską wewnątrz Polski i to samo się dzieje w Ukrainie, ale naszą sprawą w Polsce jest dyskutować między nami, jak my widzimy tę politykę, jak postrzegamy te decyzje polskiego parlamentu, polskiego prezydenta w postaci ostatniej nowelizacji ustawy o IPN-ie, jak ona może wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie, na ile jest to efektywny sposób realizacji polskiej polityki historycznej wobec Ukrainy, jak to się wpisuje w strategiczne cele bezpieczeństwa związane z wyzwaniami rosyjskimi, bo oczywiście ten problem trzeba widzieć w szerszym kontekście. I wreszcie, jak budować dzisiaj stosunki polsko-ukraińskie, jak budować polską politykę wobec Ukrainy, czy w ramach tej polskiej polityki należy zmieniać ustawę o IPN-ie, zwłaszcza mówimy w tej dyskusji o tej części dotyczącej Ukrainy,
i nacjonalizmu ukraińskiego. I o to wszystko chciałabym zapytać naszych prelegentów. Zaczynając od lewa, pan Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN, UW, także członek wspomnianej tutaj Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu. Pan Paweł Musiałek, Klub Jagielloński, ekspert spraw zagranicznych i energetycznych. I pan poseł Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Czterokrotnie już w parlamencie były przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Witam panów jeszcze raz serdecznie i prosiłabym o takie 10, maksymalnie 12-minutowe wstępy do naszej dyskusji, tak żebyśmy mogli kontynuować salą. I na sali są obecni nie wszyscy, ale naprawdę wiele osób, które należą z polskiej strony do Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu. Ja mam nadzieję, że one też się włączą do naszej dyskusji. To może tak jak przedstawiałam, w odwrotnej kolejności. Panie pośle, jeśli mogłabym prosić. Chyba tak. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem bardzo gorąco podziękować Fundacji Batorego i Fundacji Jagiellońskiej za inicjatywę dzisiejszej debaty. Nawiązując do tego, o czym mówił pan ambasador, dziękuję panu ambasadorowi za obecność. Ostatnio mieliśmy okazję spotkać się w formacie Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie podczas gorących dni bezpośrednio po przyjęciu ustawy o IPN-ie. Bardzo doceniamy aktywność pana ambasadora na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego. Ja bym kilka zdań, dziękuję grupie za bardzo mądre stanowisko w sprawie tej ustawy IPN. Ono było dla nas drogowskazem, także mówię tu o klubie Platformy Obywatelskiej, drogowskazem do złożenia projektu ustawy zmieniającej tę fatalną ustawę o IPN-ie. Jeżeli będzie ze strony państwa zainteresowanie, to ja chętnie te nasze poprawki przybliżę, ale myślę, że na wstępie warto powiedzieć kilka zdań bardziej ogólnej natury. Ten kryzys niewątpliwie bardzo głęboki w relacjach polsko-ukraińskich nie wydarzył się z dnia na dzień. Różne głosy było słychać po tej ustawie o IPN-ie, że to wpadka, że to po prostu pomyłka, błąd. A ja chcę postawić tezę, że to jest fragment procesu politycznego, który obserwujemy od 2 lat. To jest fragment procesu politycznego odchodzenia od fundamentów strategii polskiej polityki wschodniej, ukształtowanej jeszcze w czasach kultury paryskiej przez Jerzego Giedroycia, a potem formułowanej i realizowanej przez z górą 25 lat ponad podziałami politycznymi przez kolejne polskie rządy i kolejne polskie parlamenty. Gdyby nie zanegowanie przez większość rządzącą fundamentów tej polityki wschodniej, taki incydent, takie zdarzenie jak ustawa o IPN-ie po prostu nie byłaby w polskim parlamencie możliwa. I chciałbym powiedzieć, ten problem, ten kłopot w dialogu polsko-ukraińskim jest obrazem szerszego problemu i szerszego kłopotu, że nie mamy dziś aktywnej polskiej polityki wschodniej, a Polska abdykowała z roli europejskiego lidera i ambasadora polityki wobec naszych wschodnich sąsiadów. Ta polityka była oparta na swoistym sprzężeniu zwrotnym i to wydawało się być czymś kompletnie niepodważalnym do tej pory. Mianowicie im więcej Polska znaczy w polityce wschodniej, tym więcej znaczy w Unii Europejskiej. I zwrotnie, im lepszą mamy pozycję w Unii Europejskiej, tym więcej znaczymy dla naszych wschodnich partnerów, dla naszych wschodnich sąsiadów. Ta obustronnie korzystna więź wydawała się niepodważalna, ale chcę państwu powiedzieć,
że już na początku 2016 roku w swoim expose ówczesny minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział bardzo jasno, odnosząc się do polityki wschodniej, do programu Partnerstwa Wschodniego, który tej polityki wschodniej w Europie był ukoronowaniem, powiedział bardzo jasno, w miejsce Partnerstwa Wschodniego znajdziemy inny format współpracy czy aktywności na wschodzie. I wtedy się to zaczęło. To znaczy ja jestem przekonany, że mamy do czynienia z procesem rujnowania polskiej polityki wschodniej przez dwa lata rządów PiS-u, tworzenia klimatu, przyzwolenia i tworzenia czegoś, o czym jeszcze powiem, co powoduje, że uaktywniają się środowiska i staje się możliwe przeprowadzenie przez te środowiska takich ustaw, jak ustawa o IPN-ie, godząca w samo serce, w samo sedno relacji polsko-ukraińskich. Bo też chcę Państwu powiedzieć, że widzimy dzisiaj, że w miejsce tradycyjnej, pozwólcie Państwo, że tak ją nazwę, bo 28 lat to też już można określić, że to jest ta tradycja, też ta tradycja sięgająca do Giedroycia, tej tradycyjnej polityki wschodniej, że ta koncepcja zbudowania w to miejsce czegoś innego skończyła się kompletną porażką, znaczy kompletnym bankructwem. No jeżeli koncepcja Trójmorza miała zastąpić Partnerstwo Wschodnie, to widać wyraźnie, że zarówno nasi sąsiedzi z regionu, jak i nasi partnerzy z regionu, jak i sąsiedzi wschodni do tej koncepcji odnieśli się, delikatnie mówiąc, z dużą rezerwą i jej nie podchwycili. I w związku z tym ja stawiam tezę taką, że w miarę jak się coraz bardziej jasne okazywało to, że ta próba zmienienia paradygmatu polskiej polityki wschodniej nie przynosi żadnych efektów, to aktywność większości rządzącej, aktywność rządu, aktywność dyplomacji na kierunku wschodnim malała. I chcę Państwu powiedzieć, w polityce nie ma pustki. Ten brak aktywności, ta brak aktywnego pomysłu na politykę wschodnią stworzył przestrzeń do wypełnienia przez ugrupowania czy kierunki polityczne, które orientują się na rewizjonizm czy na poszukiwanie rozliczeń historycznych. Brak pomysłu na temat tego, co do przodu, zachęca tych, którzy myślą, co jest z tyłu. Jeżeli my nie mamy w agendzie aktywnych propozycji dla naszych wschodnich partnerów, jeżeli nie jesteśmy aktywni w Europie i nie kształtujemy europejskiej polityki wschodniej, to w tej pustce zaczynają powstawać groźne, niebezpieczne i szkodliwe dla Polski pomysły. Ja na tym tle widzę dzisiejszy problem i dzisiejszy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich jako fragment szerszego, bardzo niedobrego procesu demontażu i upadku polskiej polityki wschodniej. To zamrożenie polskiej polityki wschodniej obserwujemy w wielu wymiarach. Brak aktywności polskiej dyplomacji, nieuczestniczenie w misjach. Generalnie można powiedzieć, nawiązując do wystąpienia pana ambasadora, to jest znak czasów, że jeszcze parę lat temu polscy premierzy rozmawiali ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami o śmiałych koncepcjach na przyszłość, o kolejnych krokach w integracji Ukrainy z Europą, a dzisiaj cieszymy się, że w ogóle jest dialog i sukcesem jest to, że w ogóle rozmawiamy i że będziemy, można powiedzieć, ograniczać straty we wzajemnych relacjach. Więc to też pokazuje, ile w ciągu tych dwóch lat złego w polskiej polityce, w polityce wschodniej się wydarzyło, ile złego to przynosi w relacjach z Ukrainą. Co robić? Krótko powiem Państwu. Nie możemy się poddawać. Uważam, że nie można się na
to zgadzać. Znaczy nie można się zgadzać. Jest potrzebna aktywność na poziomie parlamentarnym i tu chcę Państwu powiedzieć, będziemy starali się w parlamencie pokazywać, i to nie mówię tylko o takich inicjatywach jak naprawianie błędów legislacyjnych w postaci, czy błędów to mało powiedziane, złego prawa, tak jak poprawki do ustawy o IPN, ale także uważam, że powinniśmy stawiać na rozwój dialogu międzyparlamentarnego między Polską a Ukrainą. Jeżeli nie ma aktywności ze strony rządowej, uważam, że jest potrzebna aktywność ze strony parlamentarnej, wciąganie do tego naszych europejskich partnerów, wciąganie do tego parlamentarzystów z Trójkąta Weimarskiego. Ma to też swoją tradycję. Zdarzało się tak w przeszłości, że na zaproszenie polskiego ministra spraw zagranicznych ministrowie Trójkąta Weimarskiego składali wizyty w Kijowie. I musimy do tego wracać. Jeżeli nie możemy w wymiarze rządowym, musimy w parlamentarnym. Konferencje, debaty, dyskusje polsko-ukraińskie w Sejmie i Senacie. Uważam, że powinniśmy także promować, aktywizować współpracę regionalną, że samorząd jest tą przestrzenią, w której jest już wiele dobrych kontaktów polsko-ukraińskich nawiązanych. Warto podnosić je na wyższy poziom. Współpraca rozmaitych instytucji państwowych, polskich i ukraińskich, kontynuacja tego, niepozwolenie właśnie do tego, żeby zostały zamrożone. No i wreszcie, co jest niesłychanie istotne, ta ożywianie czy promowanie współpracy obywatelskiej i naukowej. Myślę, że dialog historyczny, niesłychanie ważny, zdjęcie tego kagańca ustawy IPN-owskiej, która de facto hamuje swobodę debaty naukowej o trudnej wzajemnej historii, myślę, że powinno zaowocować wzmocnieniem inicjatyw. My dlatego w naszym projekcie ustawy o IPN-ie proponujemy powołanie specjalnej rady historycznej, która ukształtowana we współpracy ze środowiskami akademickimi, ekspertami, miałaby przyjąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie dialogu historycznego, aktywnego, otwartego, nie ulegającego stereotypom, czy nie obliczonego na wyrządzanie komuś krzywdy, czy no nie traktowanie jako sposobu agresji, czy wzbudzania niechęci wzajemnej. Tyle może tytułem wstępu. Myślę, że pytania ze strony Państwa, dyskusja, też opinie z Państwa strony, co dziś robić, jak ratować nasz dorobek, potencjał w polityce wschodniej i szczególnie w relacjach z Ukrainą, która jest przecież dla tej polityki wschodniej absolutnie fundamentalna. Bez Ukrainy nie ma ani europejskiej polityki wschodniej, ani polskiej polityki wschodniej. To też musimy przecież z tego i zdajemy sobie dobrze z tego sprawę. Wszystkie pomysły, wszystkie inicjatywy uważam będą bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Intencją naszą było pokazanie w tej dyskusji różnych stron sporu. No, przez sam fakt rezygnacji z uczestnictwa w dyskusji pana posła Rzymkowskiego, nie mam tutaj możliwości przekazania głosu komuś, kto zaprezentowałby z politycznego poziomu inny punkt widzenia. I choć nie utożsamiam się z poglądami pana posła Rzymkowskiego, chciałabym dla równowagi dodać tylko jedną uwagę, że konflikt, który dzisiaj się toczy między Polską a Ukrainą, i dzisiaj tu jesteśmy, żeby myśleć o polskiej polityce. Co jest po naszej stronie, co jest naszą odpowiedzialnością, co się zdarzyło i do czego to prowadzi i jak należy działać, ale równocześnie warto widzieć tego partnera po drugiej stronie i warto rozumieć, że przy całej strategicznej wadze tego partnera to także nie jest partner prosty i w samej Ukrainie dzieją się procesy, które nie ułatwiają rozwiązania tego konfliktu. A mówię to tylko dlatego, żeby chociaż minimalnie zrównoważyć tę dyskusję. I
Jeżeli można, ja tylko króciutko. To dokładnie miałem na myśli, pani minister, to dokładnie miałem na myśli, mówiąc o tym, że brak pozytywnej, aktywnej agendy w relacjach Polski z Ukrainą otwiera po obydwu stronach przestrzeń dla ludzi poszukujących złych rzeczy i nie myślących o wspólnej przyszłości. Dziękuję za ten dodatek i przekazuję głos panu Pawłowi Musiałkowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Zacznę może już od podziękowań na Fundację Batorego, że wyszła z taką propozycją stworzenia właśnie takiej wspólnej debaty. Bardzo się cieszymy, bo my bardzo lubimy w klubie rozmawiać z bardzo różnymi osobami, instytucjami. Uważamy, że to jest tylko wtedy dyskusja ma sens, jeżeli jest reprezentacja pełnego spektrum różnych poglądów. Niestety nie ma Maciej Posta Rzymkowskiego, jak pani Katarzyna wspomniała. Postaram się wejść trochę w jego rolę, może nie aż tak ostrą, ale na okoliczność, że tak powiem, żywotności, dynamiki tej debaty, myślę, że to mogło być interesujące. Więc zacznę może mam 10 minut, więc 10 krótkich tez, do każdego bardzo krótkie uzasadnienie. Postaram się zmieścić. Więc pierwsza teza dotycząca, gdzie jesteśmy w tych relacjach polsko-ukraińskich, brzmi: owszem, te stosunki dzisiaj są w bardzo trudnym miejscu. Jesteśmy w sytuacji, w której ten spór historyczny zaczyna wchodzić niebezpiecznie także w inne obszary naszych relacji, co powinno nas skłaniać do refleksji. Natomiast chciałem też bardzo podkreślić, że sprowadzenie stosunków polsko-ukraińskich tylko i wyłącznie do tej sprawy trzy samej ustawy, czy polityki historycznej jest bardzo dużym przekreśleniem tego, co udało nam się wspólnie zrobić przez ostatnie 25 lat. A udało się naprawdę sporo. Kiedy zobaczymy na ilość wspólnych stanowisk, które jesteśmy w stanie razem z Ukrainą przedstawić na forum międzynarodowym, ilość wspólnych inicjatyw, była też mowa o tym, że Polska dzisiaj nie pełnia tej funkcji adwokata Ukrainy w Unii Europejskiej, ale jakbyśmy zobaczyli, jaką ważną rolę Polska pełniła także moim zdaniem w ostatnich 2 latach na rzecz rozwiązania wielu kwestii, na których Ukrainie zależało, to moja ocena tych stosunków nie jest aż tak zła, jak pan poseł przedstawił. I ten rząd uważam, że dokonał oczywiście pewnej korekty, bo trudno nie zwrócić uwagi na to, że ta polityka jest dzisiaj prowadzona nieco inaczej, te akcenty są rozłożone nieco inaczej, ale nie zgodziłbym się z taką tezą, że mamy do czynienia z jakąś fundamentalną rewizją i z tym, że mamy odejście od doktryny Giedroycia. Na pewno mamy więcej asertywności, czasami ona jest bardziej skuteczna, zazwyczaj mniej niestety, ale nie zgodziłbym się z tym, że mamy do czynienia z jakąś rewolucją. Drugi wątek. Z czego wynika, czy może kto jest winny tego obecnego stanu relacji, kto jest winny tego, że dzisiaj te relacje nie przeżywają takiego dobrego okresu. Oczywiście banałem jest powiedzenie, że wina zawsze leży po obu stronach, ale ja tutaj, proszę Państwa, nie jestem symetrystą i chciałbym postawić tezę, chciałbym, żeby ta teza mocno wybrzmiała. Uważam, że więcej winy mimo wszystko leży nie po naszej stronie. Znaczy, biorąc pod uwagę to, jak często wchodzimy z różnymi inicjatywami i jak rzadko spotkało się to z taką reakcją, na której nam zależało, wydaje mi się, że strona ukraińska nie włożyła wystarczająco wiele wysiłku, aby zrozumieć czy naszą wrażliwość historyczną, czy wiele innych kwestii, na których nam zależało. Więc ja uważam, że oczywiście możemy bijąc się w piersi wskazać takie momenty i takie decyzje, które nie były trafne i absolutnie nie chciałbym się tego wypierać. Można by wskazywać wiele takich drobnych decyzji po najbardziej nieszczęśliwą, czyli ustawę o IPN-ie, którą jednoznacznie chciałbym skrytykować, szczególnie na tym odcinku ukraińskim. Uważam, że to jest przykład takiej reakcji polskiego rządu, który w żaden sposób nie poprawia tych niestety trudnych stosunków i było to zrobione po prostu absolutnie bez finezji. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego ja uważam, że większość winy, nie dyskutując na temat już procentów, leży po stronie ukraińskiej? Wydaje mi się, że to jest efektem kilku elementów. Po pierwsze, Ukraina nie dostrzega roli Polski takiej, jakiej my byśmy chcieli, aby Ukraina dostrzegała. Czyli mówiąc krótko, Polska nie jest, ale też chciałbym podkreślić, że nie była w ostatnich latach takim, nie pełniła roli takiej, jaką myśmy sobie tutaj w Warszawie zdefiniowali, jaką my byśmy chcieli pełnić. Adwokata Polski wejścia do Unii Europejskiej, adwokata
pośrednika w lasach zachodem dla strony ukraińskiej, abstrahuję, czy to jest słuszne założenie, czy nie, to Berlin był realnym partnerem do rozmowy, Bruksela, Waszyngton i Polska w koncepcji polityki zachodniej Ukrainy, ja mam wrażenie, że nie pełniła istotnej roli. Nie było nas podczas istotnych rozmów, kiedy działy się tragiczne rzeczy na Ukrainie, nie z naszej winy, to jest moja teza. I mimo bardzo silnego wsparcia i ze strony polskiego społeczeństwa i polskiego rządu, niewiele w tej kwestii się zmieniło. Drugi wątek, Polska nie była tak istotna dla Ukrainy, dlatego że przez ostatnie 25 lat wspierała Ukrainę bezwarunkowo. I co do samego kierunku polityki wschodniej, ja w pełni się z nią zgadzałem, uważam, że to był dobry kierunek. Doktryna Giedroycia, tak ona była rozumiana po 1989 roku, przyniosła Polsce wiele korzyści i też uważam, że korzyści dla naszych wschodnich partnerów. Ale uważam, że było coś jednak wątpliwego w takim założeniu, że ta polityka jest w zasadzie bezwarunkowa. W momencie, w którym my prowadzimy politykę wobec jakiegoś kraju i ten kraj wie, że niezależnie od tego, co, jak on się odwzajemni, to my i tak będziemy mieli nasze priorytety niezmienione, to jest naturalna przestrzeń do tego, żeby nasz partner traktował nas jako zawsze to państwo, na które zawsze może liczyć, które zawsze podniesie w odpowiednim momencie rękę, które zawsze zagłosuje tak, jak my chcemy. I wydaje mi się, że to jest właśnie przykład naszych relacji. Uważam, że Ukraina, dobrze diagnozując naszą sytuację geopolityczną, zdawała sobie sprawę z tego, że mamy wspólny interes geopolityczny i mając na uwadze to, że Polska i tak będzie popierać Ukrainę, bo to jest w ich naszym partykularnym interesie, no, nie dokonywała wystarczającego wysiłku, aby wiele tych problematycznych kwestii bilateralnych rozwiązać. Wreszcie, z czego wynika ten współczesny problem? Oczywiście też jest to kontekst polskiej debaty publicznej. Niestety ja uważam, to pewnie nie będę oryginalny z tą tezą, że ta polaryzacja debaty publicznej w Polsce, ona bardzo negatywnie rzutuje na skuteczność polskiej polityki zagranicznej. W sytuacji, w której my staramy się wygrywać w naszym polskim podwórku wszystkie problematyczne kwestie związane z polityką zagraniczną, to pojawia się naturalnie taka pokusa z drugiej strony myślenia, okej, być może ten rząd prowadzi taką politykę, bo przyjął określone założenia i po prostu warto go przeczekać. Następny rząd pewnie będzie lepszy, mniej problematyczny, będziemy mieć mniej z nim problemów. W związku z tym nie musimy się starać w relacjach z obecnym rządem, bo kolejny po prostu nam ułatwi rozwiązywanie wielu wspólnych problemów. Uważam, że to niestety, to w jakiej jesteśmy sytuacji dzisiaj w relacjach z Ukrainą, też jest efektem właśnie naszej polityki wewnętrznej. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że te spory historyczne, o których dzisiaj rozmawiamy, tak jak powiedziałem na początku, to jest tylko bardzo, nie chcę powiedzieć, że nieistotny, ale absolutnie nie jest to kwestia, która powinna dzisiaj być decydująca o tym, jak te relacje prowadzimy. Gdybyśmy, proszę Państwa, chcieli teraz wymienić ilość wspólnych obszarów, gdzie mamy wspólne interesy wciąż, mimo tych różnych sporów, to zajęłoby nam to na pewno dużo więcej niż te planowane 2 godziny. Mamy, pan poseł wspomniał o partnerstwie wschodnim. Nawet dzisiaj, w tak trudnym momencie dla partnerstwa, w momencie, kiedy zmaterializowało się coś bardzo istotnego, co było główną treścią tej inicjatywy, czyli liberalizacja ruchu wizowego. Mamy dzisiaj duże, ciekawe projekty, chociażby transportowe. Mamy dzisiaj inicjatywę wybudowania dróg, które łączyłyby Polskę z Ukrainą. W sytuacji, kiedy mamy coraz więcej Ukraińców w Polsce, to jest niezwykle ważna inicjatywa. Coś, co realnie ludzie na Ukrainie i w Polsce dostrzeżą jako coś bardzo bliskie im, bo będą to widzieli wręcz za swoimi oknami. Mamy dużo tematów wspólnych energetycznych, mamy dużo tematów wspólnych w zakresie polityki bezpieczeństwa. Więc ja uważam, że absolutnie priorytetem polskiej polityki wobec Ukrainy w obecnym momencie nie jest rezygnacja z asertywności, jeśli chodzi o te kwestie historyczne. Powinniśmy spokojnie tłumaczyć nasze racje i powinniśmy spokojnie wyjaśniać naszą wrażliwość, ale jednocześnie za każdym razem powinniśmy ten sygnał niuansować, pokazując także pewien potencjał do współpracy, który gdzieniegdzie zrealizowany, a gdzieniegdzie nie został jeszcze właściwie zidentyfikowany i prowadzony. I tych pól wzajemnej współpracy jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo. Czy powinniśmy w jakiś sposób starać się wykorzystywać te kwestie historyczne do hamowania współpracy na innych polach? Moim zdaniem absolutnie nie powinno to dotyczyć kwestii strategicznych. Nigdy nie powinniśmy mówić politykom na Ukrainie, że my wycofamy nasze poparcie dla aspiracji zachodnich, dla współpracy z Unią Europejską itd., itd. Ale uważam, że w wielu inicjatywach, na których zależy Ukrainie, a na których
gdzie nasza pozycja jest istotna. Tak, jeżeli strona ukraińska nie wykaże odpowiedniej wrażliwości na kwestie historyczne, nie tylko, mamy prawo do tego, aby powiedzieć nie. Więc chciałbym, aby to też mocno wybrzmiało. I na koniec dwie ostatnie tezy. Bardzo mocno chciałbym, proszę Państwa, podkreślić, że czym innym jest polityka wobec państwa ukraińskiego, a czym innym jest polityka wobec samych jakby Ukraińców. I bardzo istotne jest to, aby ten sygnał, który my puszczamy i którego mi dzisiaj bardzo brakuje ze strony polskiego rządu, o tym, że my jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni do Ukraińców, bardzo oczekujemy ich obecności w Polsce, jesteśmy bardzo otwarci na to, aby tutaj przybywali, pracowali, aby się integrowali. Wydaje mi się, że ten sygnał jest bardzo istotny, bo bardzo łatwo przenieść pewne relacje międzypaństwowe na stosunki międzyludzkie. To jest bardzo niebezpieczny dżin, który może uciec z butelki. Bardzo istotne jest to, abyśmy pilnowali tych dobrych relacji sąsiedzkich. Tutaj potrzebne są kolejne projekty, mimo że ich już było sporo, kolejne projekty, które by ten wymiar międzyludzki wzmacniać. Nie tylko ten parlamentarny, chociaż słusznie pan poseł Tyszkiewicz o tym wspomniał, ale też międzyludzki. No i wreszcie, jeżeli chcemy mieć dobre relacje z Ukraińcami, to moim zdaniem absolutnie kluczową rzeczą jest to, aby dzisiaj, mając na uwadze, jak wielu tych Ukraińców dzisiaj w Polsce, zastanowić się, co jeszcze można zrobić, aby ułatwić im tutaj pobyt na miejscu. Uważam, że jest wiele barier administracyjnych, wiele problemów, które mają tutaj na miejscu, które nie są rozwiązane i moim zdaniem to był bardzo dobry sygnał, że z jednej strony tak, oczekujemy pewnej asertywności od waszego rządu w kwestiach, na których nam zależy, ale z drugiej strony wyciągamy rękę, bardzo staramy się, aby tutaj, żeby się czuli jak w domu. I ostatnia teza, wydaje mi się, że politykę zagraniczną powinniśmy zacząć od polityki wewnętrznej, w tym sensie, że jeżeli chcemy, aby ona była skuteczna, także na odcinku polityki wschodniej, absolutnie to, czego powinniśmy zacząć od rzetelnej debaty u nas w Polsce. Ja mam wrażenie, że niestety te ostatnie kilka lat polskiej polityki zagranicznej było fatalne z tego względu, że mieliśmy bardzo niewielki konsensus wokół kwestii, co do których ja uważam, że możemy bez problemu się dogadać. To, że pan poseł Tyszkiewicz wspomniał 25 lat takiej wspólnej polityki wschodniej, gdzie mieliśmy w zasadzie pełną zgodność co do priorytetów, był efektem jakby pewnej dozy zaufania, której dzisiaj nam brakuje. Ja uważam, że główne siły polityczne, w tym i obóz rządzący, i też partie opozycyjne, wcale moim zdaniem nie mają w swoich programach czegoś, co by fundamentalnie kazało się różnić, czegoś, co by fundamentalnie, co by powodowało, że bardzo trudno się porozumieć. Dlaczego tego porozumienia nie ma? No, kwestia na inną pewnie dyskusję, ale uważam, że ten kapitał zaufania, który dzisiaj jest w Polsce między partiami politycznymi, bardzo niski kapitał, bardzo utrudnia to, abyśmy tą politykę wobec Ukrainy prowadzili w sposób bardziej skuteczny. Dziękuję bardzo. To tutaj robimy. Próbujemy debatować wewnątrz Polski naszą politykę wschodnią, a zwłaszcza politykę wobec Ukrainy. Ponad rok temu też w tej sali odbyła się dyskusja na temat polsko-ukraińskich stosunków zainspirowana takim tekstem napisanym przez 19 osób, Polaków i Ukraińców. I w tym tekście, napisanym właśnie przez Grupę Polsko-Ukraińskiego Dialogu, ale to nie byli tylko polscy członkowie, ale także ukraińscy, priorytetowe partnerstwo, wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich, wskazywaliśmy dokładnie na to, że nie można się zajmować tylko historią, bo historia dzieli nas zarówno wewnątrz krajów, jak i pomiędzy krajami. I w tekście tym było mnóstwo różnych ciekawych, atrakcyjnych, ważnych i strategicznych punktów, którymi należy się zająć. I od tego czasu pogłębiło się tylko nasze uzależnienie od historii. Jest coś takiego, że na poziomie eksperckim i racjonalnym wielu ekspertów mówi, że trzeba się zająć innymi sprawami i one nas łączą i one są strategicznie ważne, a na jakimś poziomie emocjonalno-politycznym wikłamy się w spirale coraz bardziej dominującym nasze wzajemne relacje kwestii historycznych. Jak z tej spirali wyjść? Jak to się ma do ustawy o IPN-ie? Może pan Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, warto zacząć od krajobrazu. Dla mnie ten krajobraz wygląda tak, że w gruncie rzeczy można powiedzieć, o co chodzi, jest tak, jak miało być. To znaczy wciąż największa grupa Ukraińców z tych, których pytanych o to, kogo popierają z zewnątrz, wymienia Polaków. Ta tendencja jest malejąca, ale wciąż jeszcze w ostatnim badaniu tak było. No
to jest dowód, biorąc pod uwagę takie klasyczne kategorie politologiczne, mówiące o miękkiej sile, na niebywały sukces dotychczasowej polityki. Mówiła o sukcesie polityki ostatnich kilkudziesięciu lat. I ten punkt podkreślam, dlatego że jeśli mamy takie wyniki badań na Ukrainie, jeżeli mamy tak dużą grupę Ukraińców, którzy chcą przyjechać do Polski, jeśli do Polski w dużej grupie, poza tym to nikt nie chce przyjechać, to mamy do czynienia z bardzo mocnym oddziaływaniem na różnych polach dotyczących życia społecznego, którego właściwie w krótkim jakimś procesie politycznym uzyskać nie sposób. To znaczy można poprawić relacje między premierem a premierem, bo trzeba im przygotować chłodny szampan w jakimś eleganckim pomieszczeniu, ale nie można poprawić relacji społecznych. To jest jakaś bardzo, bardzo pozytywne zjawisko, które gdyby dotyczyło państw, które mają silne kultury administracyjne, silną pamięć instytucjonalną, wywołałoby tylko jedno, że eksperci siedzieliby, zastanawialiby się w Polsce, co z tym zrobić, że tylu Ukraińców w różny sposób okazuje nam sympatię w skali masowej. Być może, mówię to też po to, żeby to zostawało, dlatego że wszystko, co się dzisiaj dzieje, opiera się na fałszywej definicji rzeczywistości. Zresztą tak często, że bywa, że polityka opiera się na fałszywej definicji rzeczywistości, to znaczy mówi się, że doktryna Giedroycia się nie powiodła. Ja nie wiem, czy to, co się działo przez ostatnie 25 lat, to jest tylko doktryna Giedroycia, ale jestem pewien, że drugiego takiego przykładu nie mamy. Jeśli chodzi natomiast o samą doktrynę Giedroycia, to ona się opierała na pewnym szczególnym założeniu geopolitycznym zagrożenia imperialnego ze strony Rosji, więc jej podstawowe uwarunkowanie jest jak najbardziej aktualne, nawet może bardziej niż wcześniej. Czyli my mamy do czynienia niż wcześniej, na przykład 10 lat temu, prawda? Czy 20 lat temu. Mamy do czynienia z sytuacją pewnego sukcesu i z operacją polityczną, która polega na tym, by przekonać opinię publiczną, że coś się radykalnie nie udało. To przekonanie ma być zbudowane w oparciu o to, żeby pewne szczegółowe, choć bardzo bolesne, co podkreślam, wydarzenia, w taki sposób przedstawić opinii publicznej, żeby ona miała przekonanie, żeby ludzie mieli przekonanie, że to są dominujące trendy. Czyli mamy trend, który nam daje twarda socjologia, ale bierzemy pod uwagę incydenty, co podkreślam, nawet bardzo bolesne incydenty, nadajemy im takie znaczenie propagandowe, żeby powstało wrażenie, że jest inaczej niż jest. W moim przekonaniu mamy do czynienia z radykalnym zerwaniem faktycznie. I znowu, nie wiem, czy z czym to jest zerwanie, czy warto się trzymać tego pojęcia doktryna Giedroycia, ale ponieważ mówimy o prawicy, ja bym ustawił to w postaci trzech nazwisk, to znaczy Giedroyć, Lech Kaczyński i Jan Paweł II. To ta dyskusja wygląda tak. Jest oczywiste dla każdego, kto chociaż trochę się zajmował myślą polityczną tych trzech postaci, że mamy do czynienia z próbą radykalnego zerwania. To zerwanie dotyczy po prostu być może też naszego charakteru narodowego, pewnego znudzenia, być może to jest trend, żeby z wszystkim zerwać. To pewnie są różne przyczyny. Są na pewno też interesy zewnętrzne, rosyjskie i tak dalej. Przyczyn pewnie jest sporo, to nigdy nie jest jedna przyczyna. Natomiast mamy do czynienia z tym zerwaniem i to zerwanie dokonuje się w taki sposób, że jakby uderzenie ideologiczne następuje w Giedroycie, bo nie ma żadnej dużej siły, która będzie broniła tego szlachetnego starszego pana z Maison Lafitte. Bardzo ostrożnie już to zerwanie dotyczy Lecha Kaczyńskiego, chociaż się pojawia, ponieważ pojawiło się przyzwolenie w obozie władzy na to, żeby jakby uderzać w linię polityczną Lecha Kaczyńskiego. A Jan Paweł II, który jest jednym z kluczowych architektów pewnego sposobu myślenia o relacjach w Europie Środkowej, jest przemilczany całkowicie. Bo wiadomo, że w obecnych warunkach politycznych nie da się powiedzieć, że zrywamy z całą doktryną Wojtyły, więc najlepiej tego nie ma. Nawet jeżeli się ogłasza jego rok, to ten rok ma polegać na w pewnym sensie zamykaniu ust papieżowi, prawda? Bo gdyby zaczął mówić, czyli gdyby puścić jego przemówienia z 91 roku, to wielu dzisiejszym mędrcom byłoby po prostu najzwyczajniej głupio, dlatego że te przemówienia są bardzo jednoznaczne, a nie mówię tylko o przemówieniach z 91 roku, trzeba by też wcześniejsze, które się dokładnie do tych spraw odnoszą, o których my mówimy. Z tego względu ja coraz więcej, im więcej czytam, mam wątpliwość, czy to jest doktryna tylko Giedroycia, ale w każdym razie ta doktryna, o której wszyscy myślą. To chodzi o jej zerwanie. I to się dzieje na poziomie politycznym. Teraz taka klasyczna triada, amerykańska triada. Co? Po co? I co dalej? Czyli co się stało, po co się stało i co dalej?
Ale to, co dalej, to nie będzie, nie będę mówił jak polityk, czy nie będę mówił, co trzeba zrobić, koledzy mówili, co trzeba zrobić. Powiem po prostu, jakie będą moim zdaniem skutki. To, co dalej, będzie trochę przewrotne. To, co dalej, będzie po prostu moją prognozą. Co się stało? No, stała się rzecz niebywała, dlatego że ja rozumiem, dlaczego w takiej dyskusji nie może wziąć udział nikt z wnioskodawców. No, po prostu dlatego, że czy ktoś jest ukrainofobem, czy ukrainofilem, to tej ustawy się nie da bronić z powodów zdrowego rozsądku. I szczerze mówiąc, jeżeli coś mnie dzisiaj zadziwia w opinii publicznej, to że wciąż są osoby, które wychodzą i są w stanie założyć taką maskę, i mówię to naprawdę złośliwie też do swoich byłych kolegów politycznych albo obecnych nawet, przecież ich lubię, oni są w stanie wyjść i powiedzieć, że wszystko świetnie. No jak świetnie, to ja bym tu zapytał, to w takim razie co się wydarzyło w 25 roku? Jeżeli świetnie, to jak się nazywało państwo niemieckie? Jeżeli świetnie i tak dalej. Tam jest kilkadziesiąt błędów kompromitujących polski Sejm, i w sposób szalenie dwuznaczny stawiających kwestię kontynuacji z II Rzeczpospolitą, znaczy obraźliwych przede wszystkim dla II Rzeczpospolitej. Tam są błędy polegające na absolutnie fundamentalnym nierozumieniu sformułowania w sensie konstytucyjnym naród polski. Tam nie ma nic, czego warto by bronić. Więc stało się coś zdumiewającego. Po prostu ktoś przyniósł jakieś poprawki, których ktoś inny nie przeczytał, a potem wszyscy się zmówili, że będą mówić, że to było świetne. No więc i chyba niektórzy mają wrażenie, że jeśli powiedzą 1000 razy, że było świetne, to jednak ktoś uzna, że jednak było świetne. Więc proszę państwa, zawsze wtedy, kiedy państwu się wydaje, że może w tym jest jakaś prawda, weźcie te poprawki do ręki i przeczytajcie. To się stało. Teraz po co to się stało? No to się stało z przyczyn taktycznych, politycznych. Stało się po to, żeby przerwać dyskusję między rządem a opozycją na temat filmów w TVN-ie. Tego żaden historyk nie będzie pamiętał. Warto to się stało z tego powodu. Mamy takie nieszczęście, że z takiego powodu może się stać dużo, dużo nieszczęścia w Polsce. Taki był powód taktyczny. Jakie będą tego skutki? Czyli co dalej? No co dalej powinno być, co zrobić, ale ja nie będę, nie będzie tak łatwo. Co dalej? Jakie będą skutki? Pierwszym skutkiem moim zdaniem będzie legitymizacja i krystalizacja tych późnych kresowiaków, czyli polskich ziomkostw. No, może nie da się po prostu przeżyć życia bez pewnej choroby, to może będzie ta nasza odra spóźniona. Odra, wiadomo, spóźniona, zawsze bardziej niebezpieczna. My dzisiaj to na naszych oczach się legitymizuje. To jest środowisko, które ma dzisiaj swoją reprezentację polityczną, swoją reprezentację taką duchową, czyli spirytualną, ma swojego duszpasterza i też innych duszpasterzy, jak widać w mediach społecznościowych, czyli pojawili się też ludzie duchowni, którzy to popierają. To ma swoje media, to środowisko, ono ma też swoje już rosnące zaplecze finansowe i też pewien poziom wsparcia w rządzie. Niski wciąż, gdzieś na poziomie wiceministrów, ale wystarczy uważnie czytać, patrzeć, co kto mówi. To jest bardzo ciekawy proces, dlatego że doszło w wyniku tej ustawy do pełnej legitymizacji zupełnie nowej siły politycznej, która działa troszeczkę w poprzek starych sił politycznych. Po drugie, będziemy mieli, to będzie wzrastało ze względu na podwójną mobilizację, czyli mobilizację nacjonalistyczną i mobilizację antyzachodnią. One są spięte. To znaczy te dwa procesy są spięte. Niektóre procesy, jak państwo wiedzą, w życiu politycznym idą jak włoszczyzna w sklepie. Nie da się kupić tylko selera. Ktoś sobie kupił selera, będzie miał i marchewkę, będzie miał i pietruszkę. To jest spięte, proszę państwa. Czyli to będzie spięte z mobilizacją nacjonalistyczną. Ona tradycyjnie w Polsce ma 3 wymiary. Antyżydowski, czyli antysemicki, to dotyczy jakiejś grupy. Antyniemiecki, antyukraiński. To jest bardzo istotny budulec polityczny. I z mobilizacją antyzachodnią, ona też ma 3 wymiary w Polsce. Znaczy jest antyeuropejska, antyamerykańska i antywatykańska. W pewnym sensie wszystkie 3 już się pojawiły. Bo pojawiła się nawet, zwracam uwagę, antywatykańska. Dotycząca na przykład polityki wobec uchodźców. Trzecią kwestią będzie absolutna mitologizacja historii w Polsce na poziomie głównego nurtu. To znaczy główny nurt, widząc tę mobilizację, będzie reagował mitologizacją historii i przyzwoleniem na mitologizację historii. I to będzie oznaczało na przykład cofanie się instytucji państwa z takich... No kwestia Burego jest tutaj dobrym przykładem. Ja nie wchodzę historycznie w kwestię Burego, jego winy, po prostu patrzę tylko na sytuację prawną. Sytuacja prawna była taka, że IPN, który jest tutaj autorytetem, w tej sprawie wydał jakieś stanowisko, które dzisiaj jest odkręcane, prawda?
Kolejnym skutkiem będzie więc związanie głównego nurtu w oparciu o te zjawiska. Znaczy główny nurt polityczny będzie musiał uwzględniać fakt i tej mobilizacji, i pewnych oczekiwań odnośnie do historii i będzie musiał się związać nawet samym faktem, by historia była dominującym elementem dyskusji. Powiem Państwu więcej. Moim zdaniem skutek w tym zakresie będzie tak daleko idący, że w moim przekonaniu będzie dotyczył także, nawet gdyby się w Polsce zmienił rząd, kolejny rząd będzie musiał w jakimś stopniu uwzględnić te skutki tej dyskusji ostatnich tygodni. Oczywiście w sensie strategicznym, jeszcze piąty punkt może dodam, to będzie oczywiście defensywa tego paradygmatu Lecha Kaczyńskiego w głównym nurcie politycznym. My to możemy teraz obserwować. Jeśli Państwo ustawiliby sobie, patrząc na główny nurt, proporcje i powiedzieli, że w tym głównym nurcie trochę ma Lech Kaczyński, a trochę ma, no powiedzmy, znany duchowny z piękną kartą z czasów opozycji, to zobaczcie Państwo, jak w ostatnich latach to się przesuwa. Dzisiaj ten znany duchowny, on zyskuje. Dzisiaj on jest nie do skrytykowania. A po Lechu Kaczyńskim właściwie można, nie chcę tutaj powiedzieć ostrzej, prawda? Można go bez żadnych konsekwencji politycznie krytykować, nawet pozostając w, mówię oczywiście o tych aspektach polityki wschodniej, nawet pozostając na najwyższych stanowiskach w obozie władzy. To jest skala zmiany. I widać dzisiaj, jak politycy w PiS, bo przecież tacy są, którzy mają poglądy, powiedziałbym te vintage'owe na politykę wschodnią, które opisałem przez tą triadę Giedroyć, Kaczyński, Jan Paweł II, jak oni są właściwie milczący. Oni sobie, proszę zwrócić uwagę, niektórzy, są ciekawe procesy politologiczne, szukają sobie innych pól, ponieważ wiedzą, że na tym polu już właściwie nic nie mogą zrobić, ponieważ to grozi ich pozycji politycznej w ogóle, co do zasady. I potrafiłbym wymienić, obserwując scenę polityczną, kilka konkretnych nazwisk. No i dwa ostatnie skutki, czyli realizacja, to są już czysto strategiczne. Realizacja celów rosyjskich z całą pewnością. Nie wchodzę teraz w to, czy Rosjanie ingerują, czy nie ingerują. Nie wchodzę w to, czy ktoś jest inspirowany przez Rosjan, czy po prostu tak uważa, bo może być i tak. Natomiast obiektywnie to będzie bardzo korzystne z punktu widzenia celów rosyjskich w Europie Środkowej, ponieważ będzie się przekładało na cele strategiczne, zasadnicza kwestia. Ja tę tezę już stawiałem kilkakrotnie. Będzie poważne osłabienie Polski w sojuszu z anglosasami i wewnętrzna frustracja, która się już ujawniła. Proszę zwrócić uwagę, teraz wszyscy mówią, no to co, Ukraińcy w takim razie się dogadają z Niemcami, no bo nagle się wszyscy zorientowali, że można się dogadać jeszcze inaczej w Europie Środkowej. No my się możemy inaczej dogadać, to ktoś też się może inaczej dogadać, prawda? A ponieważ wzmacnianie się sojuszu ukraińsko-niemieckiego, jeżeli stosować kategorie, no nie wiem, z zakresu psychologii historycznej, jest z polskiego punktu widzenia szczególnie frustrujące, to będzie to mechanizm, który będzie po prostu perpetuum mobile dalszej radykalizacji. No bo im bardziej my będziemy się odsuwać i wyrażać dezinteres mą, tym bardziej partner będzie zainteresowany szukaniem innego silnego partnera. Inny silny partner będzie prowadził swoją grę zgodnie ze swoimi interesami. No i oczywiście prosić Boga, żeby Unia Europejska była mocna, to wtedy jakby realne konsekwencje tych zmian geopolitycznych będą mniejsze. Jeżeli na przykład Unia do tego wszystkiego by osłabła, realne konsekwencje będą szalenie poważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po takiej katastroficznej wizji już sobie wyobraziłam kolejną debatę pod tytułem czy skazani na monolog, bo właściwie konsekwencją tak rozwijającej się sytuacji jest sytuacja, w której żaden dialog historyczny nie jest możliwy, bo dialog historyczny przy mitologizacji historii no jest poza zasięgiem, efektywny dialog historyczny jest właściwie niemożliwy, kiedy jest strategiczna decyzja na mitologizację historii. I nim przekażę głos Państwu, taka jedna uwaga do wystąpienia Pawła Kowala. Bo zaskoczyło mnie brak jednego, takiej jednej naszej emocji antywschodniej, mianowicie gdzie się podziała mobilizacja antyrosyjska.
I to jest też trochę pytanie do państwa, bo tej mobilizacji antyrosyjskiej, której ja osobiście nigdy szczególnie nie lubiłam. I tu też odnosząc się do wystąpienia pana Musiałka, muszę to sprostować. Polski nie było w czasie rozmów na Ukrainie, w czasie rozmów po agresji, nie dlatego, że Ukraina tego nie chciała, tylko dlatego, że Polska tego nie chciała, bo była taka mobilizacja antyrosyjska w Polsce, że wyobrażenie, że my się staniemy częścią jakiegoś zgniłego kompromisu, przerażało absolutnie wszystkich od prawa do lewa, od góry do dołu. Więc nie było nas tam, bo baliśmy się takich kompromisów i gdzie się ta antyrosyjska mobilizacja dzisiaj podziała. Bo nie pytam o to nie dlatego, że mam takie skrzybienie antyrosyjskie, ale dlatego, że polityka wobec Ukrainy, polityka historyczna Polska w stosunku do Ukrainy musi się wpisywać w szerszy kontekst regionalny i sytuacja, w której mamy mitologizację historii w Rosji, mitologizację historii na Ukrainie i strategiczną decyzję na mitologizację, jeśli dobrze zrozumiałam twoje tezy, na historię w Polsce jest jakąś ślepą uliczką o katastrofalnych konsekwencjach. Tak? Od razu, dobrze. Nie tylko, mi się wydaje, że to jest proste. Ona po prostu jest w innym pakiecie. W tym pakiecie mobilizacja antyrosyjska nie odgrywa takiej roli. Ona jest po pierwsze troszkę w innym porządku, jak się prześledzi historię XX wieku, a po drugie ona jest no właśnie w tym innym pęczku, nie? Czy ja mogę sprostować w takim razie jedną tylko tezę? To nie wchodząc w szczegóły, czy mówimy o tych spotkaniach w Mińsku, czy o innych, o tych różnych formatach, które decydowały o tym, jak zatrzymać wojnę w Donbasie. Znaczy jednej tezy jestem absolutnie w stanie bronić bardzo silnie, to znaczy na pewno Polska oczekiwała zdecydowanie dużo większego udziału w podejmowaniu decyzji co do tego, jak uregulować tą sprawę, niezależnie od tego, czy akurat w danym momencie byliśmy zainteresowani wejść do danego formatu, czy nie. To znaczy na pewno Polska, na tyle na ile ja znam wysiłki dyplomatyczne różnych osób, które się o to starały, wydaje mi się, że te oczekiwania, że nasz głos będzie bardziej słyszany, także w Kijowie były. Ja tylko powiem, że to były oczekiwania bez gotowości wzięcia odpowiedzialności i to zazwyczaj nie najlepiej rokuje, co rzekłszy bardzo... Bardzo proszę, pan ambasador. Ja chciałem tylko przeprosić, ale muszę wychodzić. Nie dlatego, że mam jakiś protest tutaj, że nie ma wizji i współpracy, ale rzeczywiście mam inne obowiązki i tak przypadkowo idę na debatę ukraińsko-żydowską. Mam nadzieję, że nie będzie następnych debat ukraińsko-niemieckich, ukraińsko-amerykańskich czy ukraińsko-argentyńskich. Ale bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za zorganizację tej debaty. Na pewno trzeba rozmawiać, warto rozmawiać. Jestem przekonany, że będą dobre skutki z tych rozmów i debat. Mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w następnych takich spotkaniach. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne takie spotkania. Bardzo proszę. Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu. Znaczy, odpowiadając krótko na to pytanie, dlaczego nie ma mobilizacji antyrosyjskiej, a napięcia z Ukrainą aż kipią, no wydaje mi się, że jednym z powodów jest to, że wobec demokratycznej Ukrainy, z którą łączą, czy chce, z którą władze polskie chcą mieć jak najbliższe relacje, są stawiane znacznie wyższe oczekiwania niż wobec imperialnej w tym momencie putinowskiej Rosji. I to... Ten dysonans, te inne oczekiwania sprawiają też, że debata jest bardziej emocjonalna. Natomiast ja chciałam tak naprawdę zapytać się wszystkich państwa o takie, jakby państwo widzieli takie ramowe warunki, które musiałyby nastać, aby przywrócić w Polsce pewien konsens polegający na polskiej racji stanu w odniesieniu do polskiej polityki wschodniej, zwłaszcza wobec relacji do Ukrainy. Znaczy, bo ja obserwuję, że jest w tym momencie polaryzacja polityczna, która w Polsce jest, no oczywiście ona utrudnia osiągnięcie tego konsensusu, ale ten osiągnięcie tego konsensusu jest też potrzebne na poziomie środowisk eksperckich, intelektualnych, a ja już widzę na przykład w Polsce sytuację, że ludzie zaczynają na przykład patrzeć przychylnie na
wizję historii, powiedzmy, pana Wiatrowicza, tylko dlatego, że z kolei politycy PiS-u krytykują Wiatrowicza, a niechęć do PiS-u sprawia, że jest większa sympatia do Wiatrowicza i do jego tez. W związku z tym my w Polsce problematyka ukraińska stała się przedmiotem już takich sporów i że to zagraża faktycznie także spoistości i sprawności polskiej racji stanu w odniesieniu do Ukrainy. W związku z tym to moje pytanie, co należałoby zrobić, aby tę sferę stosunków z Ukrainą uchronić od takiego napięcia politycznego i tej wewnątrzpolitycznej rywalizacji. Bardzo proszę. Ja myślę, że zbierzemy kilka pytań i na pewno oddam głos z powrotem panu. Jarosław Drozd. Chciałem parę takich elementów poruszyć i fragmentów wrzucić do dyskusji, które mają bardziej bazę materialną, ponieważ myśmy słyszeli pewien wymiar polityczny, ocen lub propozycji, a ja ze swojego punktu widzenia, jako częściowy praktyk polsko-ukraińskich relacji, chciałem taką zaryzykować tezę, że w sensie materialnym takiej bazy relacji naszej, technicznej bazy, granicznej bazy, wymiany ruchu osobowego, w zasadzie jesteśmy na etapie końcowego Janukowicza, znaczy się za chwilę mamy końcowego Poroszenkę i nam się w tych podstawowych elementach kontaktu bezpośredniego, w tym co się dzieje na granicy, w tym co się dzieje z połączeniami kolejowymi, lotniczymi, ilością zezwoleń, z sytuacją, która jest tu wspomniane było też i bardzo fajnie, z sytuacji i statusu coraz większej obecności ukraińskiej w Polsce. Bo to, że my chcemy mieć tam czy i tu i ówdzie szkoły swoje polskie dla polskich dzieci, co się udaje bezproblemowo tylko i wyłącznie zdaje się na Islandii, to też ukraińska przebywająca u nas migracja zarobkowa, nie uchodźcza przecież, też by chciała mieć to i owo. I teraz za chwilę mamy sytuację taką, bardzo prostą. Będą wybory samorządowe, życzymy wszystkim sukcesów. Paręset tysięcy z tych naszych gości ukraińskich, pracujących tutaj, płacących podatki, ma status już pobytu stałego, jeśli nie inny. To są w świetle przepisów unijnych również wyborcy na poziomie komunalnym. Żeby się nie okazało, żeśmy tego nie zauważyli. A w sytuacji przejści bazy to powiem, że pani premier Kopacz w 15 roku udzieliła Ukrainie wówczas 100-milionowego kredytu, który miał być przeznaczony w części na wsparcie podjazdów czy dróg wewnętrznych ukraińskich do przejść, które już stoją. Bo my mamy szereg nowych przejść, które są trudno osiągalne. I konkurs ukraińska strona rozpisała na te 100 milionów w lipcu zeszłego roku. Już nawet nie śledziłem, jaki jest skutek. 2 lata po sprawie. Obie strony bardzo mało, poza tym wszystkim, co politycznie żeśmy tutaj już zasygnalizowali, czynią w sprawie bezpośredniej, prymitywnej, wręcz egzystencjalnej, materialnej dla poprawy bezpośredniego kontaktu ludzi, firm i wszelkich innych wzajemnych relacji. Ja jeszcze tu widziałam... Tak? Pani. Tu bardzo proszę i potem pani. Dziękuję. Paweł Purski, Fundacja Wspólna Europa. Ja chciałem zauważyć taką rzecz, że tam, gdzie zazwyczaj rozmawiamy z Ukrainą na poziomie gospodarczym, to nagle okazuje się, że możemy się całkiem dobrze dogadać. I ostatnim przykładem tego jest chociażby to, co się dzieje w kwestii dostaw PGNiG-u na Ukrainę. No i w ogóle w kwestii relacji, jeśli chodzi o te relacje gazowe z Ukrainą, nie tylko te. Też jest jeszcze kwestia taka, że jeżeli polscy przedsiębiorcy, na przykład z Małopolski, mówią wprost o tym, że bez tych Ukraińców, którzy tu przyjeżdżają, to by sobie w ogóle nie poradzili i mieliby jeszcze większy problem ze znalezieniem siły roboczej niż obecnie mają. Natomiast jest w tym wszystkim taki problem, że ja mam wrażenie, że my przestajemy mieć argumenty, nawet jeżeli chcemy rozmawiać z Ukrainą i chcemy, że tak powiem, działać w jakiś sposób na rzecz Ukrainy. Dużo osób pewnie tutaj widzi potrzebę tego także z punktu widzenia gospodarczego czy punktu widzenia bezpieczeństwa. Chodzi mi o to, że Ukraina nam nie pomaga, powiedzmy, z naszej perspektywy, tak? Widząc te pewne problemy, jakie są w Polsce, widząc jaka jest polska polityka, zakładam, że pan ambasador, który wyszedł wcześniej, ma dobry ogląd tej polskiej polityki, są w stanie zauważyć,
że powinni także, że Ukraina także powinna dostarczyć trochę argumentów na rzecz tego, żebyśmy, żeby można tu było w taki sposób działać. I mówimy tu o kilku rzeczach. No pierwsza ta rzecz to jest ta podstawowa, to są ekshumacje. No mimo wszystko jest to sprawa symboliczna i dla Polaków bardzo ważna. Więc wydaje mi się, że tę sprawę akurat można by było bez większych problemów załatwić. Ale też są kwestie, które powiedzmy są zależne od, że tak powiem, klimatu międzynarodowego. Czyli wypełnianie rekomendacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dokończenie reformy rynku gazu. To są rzeczy, które także by były jakimiś argumentami dla nas. Tak? I stąd moje pytanie, jak państwo widzą, jak można przekonywać stronę ukraińską do tego typu działań? Może mają państwo jakieś pomysły? Dziękuję. Ewa Hołuszko, Sedno, Stowarzyszenie Sedno, ale także Unia Europejskich Demokratów. Ja zauważam od paru lat takie stosunki patrystyczne w stosunku do Ukraińców i Ukrainy od strony polskiej. I to nie może się podobać obywatelom Ukrainy. Te mówienie o 2 milionach uchodźców ukraińskich w Polsce to chyba było taki przykład już wyjątkowy, mówienie przez panią premier. Także tutaj pobrzmiewa w dyskusji, my Ukraińcom pomagamy, Ukraińcy u nas pracują, my dużo robimy dla Ukraińców, zapominamy o tym, że to, że te osoby pracują, to przynoszą dochód temu krajowi i to jest konkretny wymiar w dochodzie narodowym Polski. Czy nam by się to podobało wiele, wiele lat temu, żeby Niemcy w stosunku do nas tak postępowali. Takie pytanie należałoby zadać, no bo taka była różnica kiedyś między Polską a Niemcami, a myśmy byli klientami wszystkich firm niemieckich. I uważam, że te historie, zmiana w stosunku do normalnych, zwykłych Ukraińców, którzy u nas pracują, trzeba wiedzieć, że to jest kraj 3 razy biedniejszy od Polski. Mówię na jednego obywatela. Zmiana zwykłego stosunku, zwykłej narracji w mediach publicznych i w stosunku wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli rządowych jest jedną z podstaw zmian. Jest jedną z podstaw. Należy pokazać, że to jest naród, który my jest nam najbliższy ze względu choćby na to, że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski. Tak naprawdę nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Dziękuję. Dzień dobry, Jacek Piechota, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Ja muszę powiedzieć, że znowu trochę sprowokowany, bo po raz kolejny słyszę taki głos, że niech Ukraińcy dadzą nam argument. No gratuluję. Bądźmy bardziej doświadczeni, bo jesteśmy bardziej życiowo doświadczeni, bardziej politycznie doświadczeni. Mamy dłuższą polską państwowość niż ta Ukraina. Mamy większe doświadczenie z obecności w Unii Europejskiej, więc bądźmy trochę mądrzejsi w relacjach z Ukrainą. To my przekonujmy społeczeństwo ukraińskie, że te wybory dzisiaj dokonywane, że Polacy są tam najbardziej lubiani, najlepszym widzianym partnerem w społeczeństwie ukraińskim, jesteśmy ci number one, wzmacniajmy to. A nie odwrotnie, stawiajmy jakieś cezurki, oceny i mówcie, to wy nam udowodnijcie, że warto w was inwestować. To w interesie strategicznym Polski leży sojusz z Ukrainą, partnerstwo z Ukrainą i bądźmy w tym mądrzejsi od nich, bo są mniej doświadczeni, krócej mają swoją państwowość i tak dalej, i tak dalej. I teraz, przepraszam, ale w temacie gazu to powiedzmy wszystko do końca. No, nie mogło być rynku gazu w momencie, kiedy nie było wyroku arbitrażu międzynarodowego. To są dopiero ostatnie dni. A jeżeli mówimy o gazie, no to pamiętajmy, że mamy spór, gdzie ma być hub gazowy, czy na zachodniej Ukrainie, gdzie wszystko za tym przemawia, bo tam są drugie co do wielkości zbiorniki gazu w Europie, a my chcemy mieć hub gazowy u nas w Polsce.
to my stawiamy Ukraińcom warunki, że zwiększymy przepustowość i przesył gazu z Polski do Ukrainy, jak będziecie nasz gaz kupować. Oni już sobie kupują czasem gdzie indziej. A jeśli już o energetyce, no to słynny problem 750, gdzie my blokujemy możliwość modernizacji elektrowni atomowej Chmielnickiej, bo przecież nasze górnictwo i nasze interesy energetyczne. Więc mówmy już o wszystkim, jeżeli rozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich. I w tej sytuacji dla mnie kluczowo rzeczywiście, tu z panią minister zawsze się spieramy, czy w tym naszym partnerstwie polsko-ukraińskim mówić o biznesie, o gospodarce. Mówić, zdecydowanie. Bo jeśli czarno na białym nie udowodnimy, że również w strategicznym, gospodarczym naszym interesie leży to partnerstwo z Ukrainą, no to zawsze górę weźmie polityka historyczna, inne problemy i na tym rzeczywiście polegniemy. Dzisiaj bezdyskusyjnie, to już chyba wszyscy się zgodzimy, że nasza gospodarka rozwija się dzięki pracującym tutaj w Polsce Ukraińcom. Ale skutecznie jakby przyblokowaliśmy dzisiaj nowymi regulacjami, jeżeli chodzi o rejestrację oświadczeń pracodawców, przyblokowaliśmy skutecznie cały ten proces, doprowadziliśmy do pewnego legislacyjnego absurdu, gdzie żeby Ukrainiec dostał zgodę na pracę, czyli zarejestrowane zostało oświadczenie pracodawcy, trzeba odczekać już nawet powyżej 5 tygodni, a warunek ustawowy jest taki, że w tym czasie Ukrainiec na koszt Agencji Pracy musi siedzieć w Polsce i ponosić koszty utrzymania tutaj w kraju. Więc jest masę spraw, gdzie niestety utrudniamy te relacje, nawet w tym takim wymiarze bardzo, bardzo ludzkim, można powiedzieć. Ale no, przepraszam, ja przede wszystkim protestuję przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Niech Ukraińcy nam dadzą dowód, że warto z nimi. Warto z nimi. Musimy z nimi. To jest strategiczny interes państwa polskiego. I tym chciałam zakończyć. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jeden ostatni głos, bo rzeczywiście tak jest. Od dawna się pan profesor... Dobry wieczór. Jerzy Osiatyński. Chorym zaraz muszę wyjść, więc dlatego poprosiłem jeszcze przed odpowiedziami panelistów. Trochę sprowokowany przez Jacka Piechotę, cześć, a trochę przez poprzednią wypowiedź. Jak pani minister świetnie wie, niemal natychmiast po wybuchu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego Polska przekazuje przez cały czas, rokrocznie, pomoc na rehabilitację terenów dotkniętych tym konfliktem. Nie przekazujemy dużo pieniędzy, ale byliśmy jednymi z pierwszych. W ślad za nami poszły Czechy, Wielka Brytania. Dajemy trochę grantów na otwieranie małych przedsiębiorstw. Szkolimy ludzi, żeby mogli, nie tylko tych przesiedleńców, ale także tych, którzy, gdzie oni trafiają, żeby mogli na nowo ułożyć sobie życie. Robimy to w partnerstwie z UNDP. Otóż ze względu na charakter tych działań dostaliśmy status w telewizji ogłoszeń społecznych na kilku kanałach na ukraińskiej telewizji. Mamy ogłoszenia, gdzie pokazuje się, co Polska robi dla Ukrainy. W pociągach dalekobieżnych są informacje. Jest bardzo dużo informacji o tym, które w istocie w tych trudnych czasach, kiedy mówimy o trudnym sąsiedztwie, pokazują, że jesteśmy dobrymi i spolegliwymi sąsiadami. Może warto pamiętać, że zachodnia Ukraina to nie jest cała Ukraina. I myślę, że może dobrze by nam wszystkim zrobiło, gdybyśmy próbowali więcej mówić o tych konkretnych rzeczach, które robimy na Ukrainie. I będziemy, to jest oczywiście pomoc, ale to jest coś, co naprawdę w tych trudnych warunkach pozwoli nam, mam nadzieję, przynajmniej utrzymać część tego dystansu. Kilka dni temu, w czwartek, wróciłem z Kijowa, gdzieśmy robili kolejny przegląd osiągnięć,
kolejnej wersji tego projektu. I będą następne. Więc mnie się zdaje, to są informacje, które są dostępne w internecie, na stronach zarówno UNDP w Kijowie, jak i polskiego MSZ-u. To przecież robi polski rząd za nasze pieniądze. Mnie się zdaje, że warto o tym pamiętać i warto próbować jak najwięcej wykorzystywać tego typu inicjatyw, bo to jest, wydaje mi się, może nie jedyna, ale ważna przestrzeń do tego, żebyśmy się wszyscy nie dali zwariować. Dziękuję bardzo. Za ten konkretny i pozytywny głos dla całego obrazka, bo myślę, że warto widzieć, jak ta rozwojowa, jak ten rozwojowy aspekt naszej współpracy się rozwija. Wszystko to, co pan profesor powiedział, jest dokładnie, przynajmniej także w mojej wiedzy, jak zostało opisane, a równocześnie bardzo ważny komponent naszej pomocy rozwojowej, przeznaczony na dobre rządzenie, przekazywanie know-how samorządowego i demokratyzację, które zawsze przechodziło przez i przechodzi dalej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, w odniesieniu do Ukrainy się skurczył. Więc to jest, i nie mówię, że w ogóle pieniądze na Ukrainę się skurczyły, ale myślę, że to dopełnia całego obrazu, bo pokazuje, jak ta polska polityka w tym obszarze się kształtuje. I chciałabym teraz przekazać głos panelistom w odwrotnej kolejności. Pawle, bardzo proszę. Znaczy mi się wydaje, i to starałem się pokazać i w dzisiejszym wystąpieniu, i w tekstach, że powinniśmy sobie uświadomić, ponieważ nadmiernie patrzymy na stosunki polsko-ukraińskie właśnie jako stosunki polsko-ukraińskie, na ich kontekstowy charakter w kontekście i polskim, i całego usytuowania geopolitycznego Polski. To jest troszeczkę wada naszego pewnych metodologii, które stosujemy. Znaczy my naprawdę... Tak w Polsce tak się dyskusje toczą, że uważamy, że można ze świata wyizolować Polskę i Ukrainę i coś tam pozmieniać, i albo na przykład wymienić Ukrainę na jakąś inną część. Tak nie jest. Po prostu tak nie działa. Jestem o tym przekonany i sądzę bardzo głęboko po prostu, że trzeba rozpatrywać relacje polsko-ukraińskie jako część całościowego, powiedziałbym, pewnego paradygmatu, w jakim się znajdujemy. To oznacza, to jest część naszej ceny w Sojuszu Zachodnim, to jest część naszej pozycji w Unii Europejskiej, to jest część naszej wartości jako tego Prometeusza, wartości demokratycznych po 1989 roku. To jest po prostu część pewnego szerszego pakietu i Ukraina jest niewymienialna trochę w tym pakiecie. I faktycznie istnieje w tym pewien element bezalternatywności. Znaczy, alternatywa oczywiście istnieje, tylko trzeba sobie zmienić cały paradygmat. I zanim się zdecydujemy, to trzeba się zastanowić, czy to jest z punktu widzenia polskich interesów, bo mi się faktycznie marzy, i zresztą taka była geneza dzisiejszego spotkania, żeby rozmawiać trochę na te tematy, porozmawiać tylko właśnie wewnątrz Polską. Znaczy, zastanowić się, czy to dla nas jest korzystny układ, żeby wymienić... Czyli żeby proces był taki, że ponieważ Ukraińcy nie zgodzili się na ekshumację wtedy, kiedy myśmy chcieli, my wykonaliśmy działania, które tę ekshumację jeszcze oddaliły, a w konsekwencji wymieniliśmy sobie całą geopolitykę. Bo my jesteśmy na drodze do takiego rozwiązania. Tu nie da się tak bardzo szczegółów wymieniać, ponieważ ta sprawa zbyt mocno dotyczy samej niepodległości Polski. I jeżeli popatrzymy na jakby samą genezę Polski, tej odrodzonej w 18 roku, to łatwo dostrzeżemy, że istnieje szczególność relacji z naszymi partnerami na wschodzie, a szczególnie Ukrainą. Dużo by można o tym mówić, nie czas na to, ale jestem absolutnie przekonany, że trzeba o tym myśleć pakietowo. I ci, którzy opowiadają, że można coś tam, jedną część wymienić z całego pakietu, prowadzą po prostu Polskę w tarapaty, w maliny. I uważam, że powinni sobie z tego zdawać sprawę. Niezależnie od tego, czy robią to z przyczyn takich, że tak uważają, czy ktoś im to podpowiedział, czy po prostu mają błędną diagnozę sytuacji, ale ta dyskusja powinna się tak odbyć. To znaczy, czy my na przykład skonfliktowani o kwestie historyczne z Ukraińcami jesteśmy bardziej wartościowym partnerem Stanów Zjednoczonych, czy mniej wartościowym?
czy my kłócący się o cmentarze, nawet jeśli mamy rację, bo często mamy rację, najczęściej mamy rację w tej sprawie, jesteśmy bardziej czy mniej wartościowym partnerem z punktu widzenia bezpieczeństwa? Dopóki nie zauważymy powiązania tych spraw, w momencie, kiedy one przekroczą pewne swoje limity krytyczne, nasze diagnozy będą po prostu błędne. Jest jeszcze drugi powód, dla którego z tej dyskusji nie wyjdziemy poprzez wymienianie dalekich ciągów dobrych uczynków. Ponieważ jestem przekonany, i myślę, że wielu z Państwa też, że ta arystotelesowska pierwotność polityki jednak się sprawdza. Nie wiem, czy to w tym tekście z 1974 roku Mieroszewski pisał, ale zdaje się, tam pisał o kolorowych telewizorach, że nie da się przekonać żadnego społeczeństwa wizją kolorowego telewizora w każdym domu. Kolorowy telewizor miał wtedy pewnie z 10 lat. Da się przekonać polityką. I my jesteśmy na tym etapie. I też nie budujmy sobie złudzeń, że, jak sobie, że jeżeli sobie opowiemy o 10 dobrych uczynkach, to wyjdziemy troszkę spokojniejsi i możemy pominąć kwestię polityczną. My mamy problem polityczny polegający na zmianie paradygmatu, która wynika być może nawet nie z samych relacji polsko-ukraińskich, tylko z sytuacji wewnątrzpolitycznej w Polsce. I te elementy no właśnie się nam złożyły i ich istotną częścią niestety jest Ukraina, na tym polega nieszczęście. I stąd pewien pesymizm w moich prognozach. Dlatego, że Ukrainę jest bardzo trudno wyjąć także tym, którym zależy na zmianie paradygmatu. Po prostu Ukraina jest istotną częścią tego. Czy można zbudować kompromis? No przecież w tej sprawie można było. Wydaje mi się, mogę powiedzieć i dobre i złe rzeczy o Platformie, bo nigdy na tę partię nie głosowałem ani na jej kandydata, że oni w tej sprawie byli bardzo potulni. Na każdym etapie coś próbowali zrobić. Na początku byli zaspani, bo nie wiedzieli, zdaje się, co się święci, a potem próbowali dawać poprawki. Decyzja polityczna większości była właśnie ze względów, o których mówiłem w pierwszej części swojego wystąpienia, czyli ze względów mobilizacyjnych, wewnątrzpolitycznych, ze względu na decyzję na to, by zerwać z całym paradygmatem III Rzeczpospolitej, a także tym kompromisowym paradygmatem w polityce zagranicznej, była inna. Tu nie było przypadkowości. Przypadkowość może była przy pisaniu 25-50, ale przy decyzji, z kim się zawiera deal, nie było przypadkowości. Ta decyzja jest świetnie wpisana w logikę tego, co się dzieje na scenie wewnątrzpolitycznej. I tutaj też nie mydlmy sobie oczu. To jest część także wewnętrznej polityki. No i jeżeli... Właściwie to jest najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja kupuję tę tezę o zmianie paradygmatu, ale mam problem, bo rozumiem, od czego zmieniamy, ale ciągle nie usłyszałam właściwie, do czego zmierzamy, znaczy na jaki paradygmat zmieniamy i gdzie w tym nowym paradygmacie jest Rosja. Ale to już jest pytanie na kolejną rundę, a na razie, panie pośle, bardzo proszę. Ja chcę podziękować Pawłowi Kowalowi za jego bardzo wnikliwe diagnozy, także te, które publikował tuż po, czy nawet jeszcze w trakcie procedowania ustawy o IPN-ie. Tak chcę Państwu powiedzieć, w polityce nie można być naiwnym. Znaczy, PiS dostał od nas szansę na to, by w Senacie tę ustawę zatrzymać. I nawet chcę Państwu powiedzieć, śledziliśmy wypowiedzi w obozie władzy przed głosowaniem w Senacie i to były wypowiedzi, no, że może to trzeba przemyśleć, może się trzeba nad tym zastanowić, no, bo to trochę trwało. Po czym przyszła dyspozycja polityczna i senatorowie większości zagłosowali jak jeden mąż za tą ustawą, bo taka była decyzja polityczna, więc trzeba mieć tego świadomość, że to był świadomy wybór obozu władzy z wszystkimi konsekwencjami, które się z tym wiążą, bo nie sposób przyjąć tezy, że podczas głosowania w Senacie co najmniej kierownictwo większości rządowej nie miało świadomości już o istotnych wadach albo nawet można powiedzieć niesłychanie kontrowersyjnych zapisach i konsekwencjach dla relacji polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich, które z tego wypłyną. To już wszystko było wówczas powiedziane. Była już także, było stanowisko Rady Wierchownej. To wszystko było jasne. Pomimo to decyzja była, nie wiem, czy można to nazwać decyzją w imię asertywności. Nie wydaje mi się. Raczej wydaje mi się, że
że w imię nowego paradygmatu polskiej polityki wschodniej. Ja nie mam, pani minister, odpowiedzi, na co PiS chce zmienić giedrojciową politykę wschodnią. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, bo jako polityk staram się obserwować i w debacie parlamentarnej, i w działaniach obozu rządzącego, w którą stronę zmierzają. I kiedy obserwowałem zmianę w sprawie Partnerstwa Wschodniego, czy zanegowanie Partnerstwa Wschodniego, próbę budowania jakiejś nowej koncepcji Trójmorza zamiast tej koncepcji Partnerstwa Wschodniego, to ja bym powiedział tak, to troszeczkę, to wyglądało w taki sposób, że nasze wschodnie sąsiedztwo zamiast przestrzenią integracji europejskiej ma się stać przestrzenią dominacji polskiej. To tak jakby, na to mi to wyglądało, że to nie z uwagi, że my nie promieniujemy na wschód Europą, tylko staramy się skłonić wszystkich naszych sąsiadów, żeby uznali szczególną rolę Polski w tym regionie. To trochę mi tak wyglądało, bo jeżeli połączymy to jeszcze z decyzją zupełnie jak najbardziej oficjalnie ogłoszoną o wyjściu z głównego nurtu polityki europejskiej, co także było częścią exposé ministra spraw zagranicznych. Zanegowanie tej tezy, że Polska w głównym nurcie polityki europejskiej to jest jakaś wartość, tylko że jest to słabość i to trzeba zmienić. Więc połączenie tych dwóch faktów wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo znaczące. Czy można coś zrobić, żeby odbudować konsensus w sprawie polityki wschodniej? No, ja widzę tylko jeden sposób, że głos opinii publicznej, skala strat w polityce międzynarodowej, głos ekspertów, głos naszych przyjaciół z Europy i ze świata okaże się dla obozu władzy trzeźwiący, bo inicjatyw ku porozumieniu żadnych politycznych nie ma. A obóz rządzący zawsze ma instrumenty, żeby wciągać opozycję do współdecydowania czy nawet debaty. Ja już nie mówię o tym, że prezydent ma Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jako instrument, w którym zawsze może przywołać wszystkich najważniejszych aktorów sceny politycznej do jakichś debat, rozmów czy wypracowywania. Nie korzysta z tego od 2 lat. W parlamencie nie ma absolutnie żadnej debaty na tematy międzynarodowe. Model ten, o którym opisałem, który miał miejsce w Senacie, jest modelem obowiązującym. I wreszcie chcę o trzeciej rzeczy powiedzieć, też która w moim przekonaniu, no, zgodzić się tutaj z Pawłem Kowalem. No, nie da się robić polityki wschodniej. Polska, to też pokazują te 2 lata. Polska bez Unii Europejskiej, bez dobrej pozycji w Unii Europejskiej nie jest w stanie zaproponować naszym wschodnim sąsiadom niczego, co by ich pociągało i co by ich interesowało. I to moim zdaniem jest smutny wniosek z tych 2 lat. To jest smutny wniosek sprzed tych 2 lat, więc ja się zgadzam. Polska polityka zagraniczna w całości jest zakładnikiem sytuacji wewnętrznej. Ale to nie sporu między opozycją a władzą, bo ja chcę powiedzieć, polski minister spraw zagranicznych od 2 lat, od momentu objęcia swojej funkcji, głównie zajmował się tłumaczeniem tego, co Polska robi, naszym partnerom zagranicznym, tłumaczeniem tego, co się w Polsce dzieje w wymiarze wewnętrznym. Zniszczeniem demokracji, podziału władzy, Trybunału Konstytucyjnego, etc., etc. Teraz przecież to nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko minister Jaki i Ministerstwo Sprawiedliwości zaserwowało kwestie związane z tym najnowszym kryzysem dyplomatycznym. Można powiedzieć, w jakimś sensie można współczuć ministrom spraw zagranicznych obecnej władzy, bo oni głównie muszą się tłumaczyć za to, co się dzieje u nas wewnątrz. I wydaje mi się, że trudno być optymistą w wymiarze takim, że tu przyjdzie jakaś szybka w obozie władzy refleksja. Jeżeli to zdecydowana opinia, chcę Państwu powiedzieć, oświadczenie sekretariatu stanu, Departamentu Stanu Rexa Tillersona z całą pewnością odegrało znacznie większą rolę niż wiele głosów, które płynęły z Polski. No, można powiedzieć, tu widzę jakąś nadzieję, że też strategiczni sojusznicy Polski zaczynają coraz mocniej
mocniej zabierać głos na temat tego, co my robimy i jak bardzo wywracamy architekturę bezpieczeństwa i sojuszy, które w tej części Europy zostały zbudowane, już nie mówiąc o tym, że jak bardzo Polska jako partner w tej chwili jest nieprzewidywalna w relacjach międzynarodowych i jak bardzo to jest niepokojące dla wszystkich naszych sojuszników. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To proszę Państwa, zacznę od końca, znaczy ustosunkuję się do wypowiedzi pana posła, a później też odniosę się do kilku pytań, które padły z sali. To może od tego Trójmorza bym zaczął, bo dwukrotnie pan poseł to podkreślił, że PiS traktuje Trójmorze jako pewną alternatywę wobec Partnerstwa Wschodniego. No, na tyle, na ile ja znam ten projekt, to absolutnie to nie ma być nic alternatywnego, to w ogóle nie ma dotyczyć w ogóle Ukrainy i polityki wschodniej, wręcz przeciwnie, to jest instrument budowania polityki regionalnej, który jest pewnym uzupełnieniem formatu Grupy Wyszehradzkiej. To jest projekt nie geopolityczny, tylko można powiedzieć, to jest pewna inicjatywa, która ma łączyć kilka projektów energetycznych, transportowych, biznesowych, więc konglomerat różnych projektów z różnymi partnerami, bo też obóz władz zdaje sobie sprawę z tego, że różnice interesów w Europie Środkowo-Wschodniej są na tyle duże, że nie da się zbudować takiego jednego bloku. Więc w tym sensie ci, którzy mówią o Trójmorzu jako pewnej alternatywie, czy wobec Unii, czy wobec nawet Partnerstwa Wschodniego, no moim zdaniem nie przestudiowali tego, jakie były zamierzenia. Problem z tą koncepcją moim zdaniem nie polega na tym, że to zły pomysł, bo moim zdaniem to jest pomysł bardzo, bardzo ciekawy i uważam, że wiele tam rzeczy można wspólnie zrobić z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej. Problem polega na tym, że jest to inicjatywa prezydenta, co do której nie ma dużego wsparcia ze strony MSZ-u, więc to jest raczej problem Polski resortowej, to, że nie mamy dobrej koordynacji w ramach naszej administracji do tego, jakie projekty powinniśmy realizować, z kim, w jakim harmonogramie i tak dalej. Więc to tyle, jeśli chodzi o Partnerstwo Wschodnie. PiS Giedroyć, pani Katarzyna Pełczyńska o tym wspomniała. I ja nie uważam, jeszcze raz to podkreślę, żeby PiS dokonywał jakiejś fundamentalnej zmiany, odejścia od Giedroycia i na poziomie deklaratywnym, i na poziomie jakby faktycznym. Moim zdaniem jest to zwiększenie asertywności wobec pewnych spraw, które i tak od wielu lat były na agendzie polsko-ukraińskiej, aczkolwiek nie były w taki sposób eksponowane. Jeszcze raz podkreślę, uważam, że wiele tych kwestii jest załatwiany w sposób, ja bym to powiedział dyplomatycznie, mało finezyjnie. Ja się z tym zgodzę, że ja bym zalecał jakby innego rodzaju, jakby inne struny, inne narzędzia. Natomiast nie spotkałem się z żadną istotną wypowiedzią liderów obozu rządzącego, którzy nawoływaliby do jakiejś fundamentalnej zmiany. Tak, zgodzę się jak najbardziej z Pawłem Kowalem, który wspomniał tutaj zastosował taką ciekawe porównanie, ile dzisiaj w obozie władzy Lecha Kaczyńskiego, a ile znanego duchownego, który postuluje inną opcję wschodnią. Zgodzę się, że faktycznie w obozie rządowym dzisiaj mamy te proporcje rozłożone nieco inaczej niż chociażby 10 lat temu, kiedy PiS po raz pierwszy rządził w latach 2005-2007. A to się, proszę Państwa, wzięło nie tylko jakby ze zmiany postrzegania Prawa i Sprawiedliwości Ukrainy, tego, co się dzieje na zewnątrz, ale też proszę pamiętać też o pewnej zmianie, która się dokonała w naszym społeczeństwie. Dzisiaj mamy po prostu pewien wiatr zmian, który polega na tym, że Polacy oczekują od rządu dużej większej asertywności, więc niezależnie od tego, kto będzie rządził po obecnym obozie rządowym, spotka się z taką sytuacją, kiedy będzie oczekiwanie załatwienia chociażby spraw ekshumacji. Tak? Bo można mieć różne zaopatrywania na temat, jaką rolę pełnił Bandera w historii Polski i Ukrainy, ale już odmawianie Polakom możliwości przeprowadzenia ekshumacji absolutnie jest nie do zaakceptowania nawet dla Polaków, którzy są bardzo daleko od Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym to rodzi pewne oczekiwanie pewnej twardszej reakcji. Więc zwróćcie uwagę, że PiS w pewien sposób kreuje, ale w dużej mierze odpowiada też na pewne zapotrzebowania. Szczególnie, że proszę pamiętać, że jednak w polskim parlamencie mamy siły, które dużo, mówię tutaj głównie właśnie o klubie Kukiza i szkoda, że pana posła Rzymkowskiego nie ma, bo pewnie mógłby więcej na ten temat powiedzieć, które postulują znacznie twardszą, tak powiedział, politykę wobec Ukrainy i to oni są sprawcą tego zamieszania w sprawie tej ustawy, bo nie jest tajemnicą, że tutaj klub Kukiz 15 maczał palce w tym wątku, szczególnie ukraińskim. Proszę Państwa, trzeba patrzeć na stosunki międzynarodowe nie jak na fotografię, a na film, a szczególnie jeżeli oglądamy jakiś fragment tego filmu, to warto przewinąć kasetę do samego początku, żeby mieć dobrze ułożoną chronologię wydarzeń. Ja bym chciał tylko przypomnieć jedno wydarzenie, troszkę na obronę obozu rządzącego. Otóż po wojnie w Donbasie, która miała miejsce sprzed kilkoma laty, została podjęta decyzja na temat...
Oczywiście, oczywiście, jakby ona trwa, natomiast jakby chodziło mi o moment, w którym ona się rozpoczęła. Oczywiście wojna trwa i absolutnie nie można o tym zapominać. Strona ukraińska podjęła decyzję na temat mocnej operacji tożsamościowej. Był świetny, na ten temat świetny raport OSW, który pokazywał bardzo daleko idącą dekomunizację, bardzo daleko idącą zmianę tożsamościową. Wiele tam jest elementów, które współgrają jakby z polską narracją, czyli właśnie minimalizowanie tej tradycji jakby sowieckiej, krytyka wobec tego, co wcześniej było gloryfikowane. Niestety czas, proszę Państwa, wojny jest zawsze czasem, kiedy się szuka bohaterów wojennych. Szuka się takich bohaterów, którzy są na dany czas bardzo użyteczni. No i niestety Ukraińcy sięgnęli po takich bohaterów, którzy nam się niekoniecznie, znaczy, do których mamy prawo, żeby nam się nie podobali. I moim zdaniem też jest to w Polsce nieco błędnie odczytane przez te środowiska, czy kresowe, czy inne, że jest to wymierzone przeciwko Polsce. Jest to, uważam, uderzenie rykoszetem w Polskę, bo w głównej mierze jest to działanie na użytek jakby wojny informacyjnej, narracyjnej z Rosją, ale niestety dobór takich, a nie innych bohaterów powoduje, że też Polska dostaje rykoszetem. Warto o tym pamiętać, bo to tworzy jakąś tam przestrzeń do dialogu ze stroną ukraińską. Ja wierzę w to, że ten fakt, że to nie jest, że we współczesnej polityce historycznej Ukrainy Polska nie zajmuje jednak centralnej pozycji, tylko ma rolę drugoplanową, to powoduje, że wierzę, że jest przestrzeń do tego, aby Ukraińcom wyjaśniać naszą wrażliwość na pewne kwestie historyczne. Przechodzę do kolejnego wątku, czyli jak tworzyć te wspólne projekty. Tutaj, proszę Państwa, oczywiście każdy z nas pewnie mógłby i też jestem przekonany, że z obozu rządowego też jakby byli tutaj przedstawiciele, mogliby o wielu projektach mówić, które są realizowane. Natomiast problem, proszę Państwa, polega na czym? No na tym, że jak skłoni stronę ukraińską do rozwiązania tych problemów, które realnie w Polsce występują, bo się okazuje, że co z tego, że my realizujemy wiele projektów wspólnie, one dobrze idą, toczą się swoim rytmem, skoro jest wiele kwestii, powiem tylko o ekshumacjach, ale oczywiście tych problemów jest nieco więcej, kwestia zwrotu kościołów i tak dalej. Jeżeli my będziemy oddzielać te wszystkie kwestie, gdzie mamy wspólne interesy i wspólne projekty od tych kwestii trudnych, to nie będziemy mieć żadnego, można powiedzieć, instrumentu nacisku na stronę ukraińską, aby uznała naszą wrażliwość. No, polityka, proszę Państwa, składa się z pewnej kombinacji polityki marchewki i kija i takie są realia polityczne. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby tej marchewki było jak najwięcej, abyśmy sami przedstawiali stronie ukraińskiej takie projekty, na które wspólnie możemy zyskać, które mają tą specyfikę win-win, ale moim zdaniem też powinniśmy sobie pozostawić pewną przestrzeń, pewien margines, żeby powiedzieć, jeżeli wy nie respektujecie tego i tego i tego, to z wami akurat tego i tego i tego nie możemy zrealizować. Tak? To musi być zakomunikowane językiem bardzo ostrożnym, językiem, za którym zawsze idzie też sygnał pod tytułem, jeżeli to zrobicie, otrzymacie więcej i pokazywać to, co się więcej udało zrobić, ale z tej asertywności nie można zrezygnować. Jeszcze tylko na temat tej współpracy gazowej, bo ona jest mi bliska, do pana ministra Piechoty. No, ja jednak nie zgodziłbym się z takim postawieniem sprawy, że to Polska jest winna, bo Polska wspierała Ukrainę od samego początku, przyjmując i promując narrację Ukrainy na forum Unii Europejskiej. Wiemy bardzo dobrze, że w tych relacjach trudnych rosyjsko-ukraińskich gazowych nie zawsze nie tylko Rosjanie byli winni. Polska zawsze pomagała narracyjnie Ukrainie i jeśli mówimy o interkonektorze polsko-ukraińskim, jestem po wielu rozmowach z różnymi przedstawicielami obecnych ministerstw, którzy mówią, że są realne problemy po stronie ukraińskiej, którzy właśnie oni by chcieli eksportować do Polski gaz, a nie tworzyć ten interkonektor na... No, ja wiedziałam, okay, to w takim razie... Jasne, to w takim razie zdanie kończące. Uważam, że żeby ta współpraca gazowa realnie wypaliła, tutaj do tanga trzeba dwojga i absolutnie uważam, że Ukraina też jest w stanie zrobić dużo więcej, aby tą współpracę gazową zdynamizować. Jesteśmy zainteresowani wejściem w sektor wydobywczy, jesteśmy zainteresowani wejściem w sferze obrotu. Są tam obecne firmy z krajów, które są dużo mniej przychylne wobec Ukrainy w wielu kwestiach europejskich, a mimo wszystko te firmy robią tam biznesy. Polska obecność jest tam bardzo słaba. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Dziękuję. Wojciech Jakubik, analityk sektora energii.
To tylko o tym gazie powiem, że od dwóch niecałych lat jest realizowana dostawa PGNiGR-u Trading. To jest niecały 1 mld m³ rocznie. Ma wzrosnąć do końca przyszłego roku do 2 mld m³ rocznie. W ostatnich dniach została podpisana umowa interwencyjna na marzec na 60 milionów metrów sześciennych w samym marcu z możliwością powiększenia, przedłużenia. Zobaczmy, jak to się rozwinie, ale współpraca gazowa już jest. Gazociąg Polska-Ukraina ma być gotowy według planów do 2020 roku. Jednak bez niego możliwy jest rewers wirtualny, taka operacja, która pozwala na sprzedaż gazu z Polski na Ukrainę. I to się dzieje, ale nie o tym chciałem rozmawiać, bo Paweł poruszył bardzo ważny temat, który tutaj jest niszowy, ponieważ oczywiście PO i PiS walczą ze sobą i muszą się skupić na sobie. No ale czy to nie jest tak, że cały ten ambaras z ustawą o IPN to jest wypadek, pewien bubel prawny, wypadek przy ryzykownym romansie partii rządzącej z siłami nacjonalistycznymi w polskim parlamencie? Czy to nie jest prawdziwy problem, że być może wszyscy chcieliśmy dobrze, być może tak jak senator Terlecki powiedział, no tutaj nam nie wyszło z tą ustawą, tutaj poseł, przepraszam, no nie wyszło. Był to wypadek przy pracy, no ale on pokazał pewien bardzo ważny problem wpływu pewnych sił nacjonalistycznych, które mogą wynaturzać polską politykę wschodnią, które są w stanie, które są takim małym ogonkiem, który jest w stanie merdać całym psem, mówiąc kolokwialnie. Dziękuję. Bardzo proszę, tam z tyłu. Wojtek Młodziejewski. Ja taką trochę mam inną perspektywę, być może ponieważ mieszkam dość daleko stąd i obserwuję tą część świata z dość takiego długiego dystansu i miałem okazję wiele lat pracować na Ukrainie. O jednej rzeczy byśmy nie mówili. Nie mówiliśmy o możliwości wspólnego działania na terenie Ukrainy z trzecimi krajami. Państwo wiecie, że Polska jest najbardziej popularnym krajem na Ukrainie. Ale który kraj jest drugi najbardziej popularny? Kanada. Kanada jest drugim najbardziej popularnym krajem i Kanada jest krajem, gdzie diaspora ukraińska jest bardzo wpływowa. Ja mam przyjaciół Ukraińców z Kanady, do których tam czasami jeżdżę i czasami wspólne rzeczy robimy. I ten potencjał współpracy z tamtymi ludźmi, którzy potrafią dojść w sposób taki, powiedzmy, nieformalny, ale skuteczny do ludzi, którzy podejmują decyzje na Ukrainie, jest w ogóle niewykorzystany. Rozmawiamy często z moimi przyjaciółmi, to są ludzie dość wpływowi, no bo wujek tego mojego kolegi jest świętym Kościoła katolickiego, więc taka dość znana rodzina ukraińska. Oni są przerażeni tym, co się w tej chwili dzieje. Oni są przerażeni tym, co się w tej chwili dzieje, bo oni nie twierdzą, że to jest wina polskiego rządu. Oni twierdzą, że to jest po prostu manipulacja rosyjska na olbrzymią skalę, której to manipulacji nikt nie widzi, czy nikt nie chce, że tak powiem, przyznać, że ten fakt istnieje. I przerażeni się są tym, co się dzieje w polskiej polityce wewnętrznej. Że opozycja jest tak ślepa, że praktycznie robi wszystko, żeby podkopać rząd. Niezależnie, czy rząd robi źle, czy dobrze. Jeżeli rząd robi cokolwiek dobrze, to opozycja zaraz powie nie, bo nie, jest totalną opozycją. Także chciałem wrócić do tego głównego, takiego głównej idei, o której chciałbym państwu powiedzieć, to jest to, że warto byłoby może coś wspólnie robić, czy to z rządem kanadyjskim, czy to z organizacjami ukraińskimi na terenie właśnie takich krajów jak Kanada czy Stany Zjednoczone, bo ci ludzie w dużej części są bardzo przychylni Polsce. Bardzo przychylni. Demonstracje 10 kwietnia pod ambasadą rosyjską to nie są Polacy, tylko Ukraińcy stamtąd w Ottawie. Także to jest dość ciekawy moment, na którym chyba do tej pory nikt tutaj nie mówił. Dziękuję. Proszę. Władysław Boradyn, jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Mam krótkie pytanie. Na mocy przegłosowanego przez ukraiński parlament projekt
projekt ustawy numer 2538 o zaprzeczaniu, który dotyczy zaprzeczaniu zasadności uczestnictwa organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA w walce o niepodległość kraju, spotka się z konsekwencjami prawnymi. Ten akt prawny przewiduje odpowiedzialność dla obywateli Ukrainy, jak również cudzoziemców, no, którzy publicznie okazują no, lekceważący stosunek do Ukraińskiej Armii Powstańczej. Czy nie należałoby no, stwierdzić, iż ta ustawa po pierwsze uniemożliwia dialog polsko-ukraiński historyczny, po drugie została wymierzona w wolność słowa, no i w podstawowe wartości demokratyczne. Dziękuję za udzielenie głosu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o mojego przedmówcę, powiedziałabym tak, że oczywiście ustawa, o której pan mówi, czyli o penalizująca kwestionowanie narodowo-wyzwoleńczego charakteru ONU-UPA, między innymi ONU-UPA, jest oczywiście nieporozumieniem, czy co najmniej nieszczęśliwą ustawą. I takie stanowisko Polska i większość polskich ekspertów zajmowali od samego początku. Przy czym dodajmy, że tam penalizacja polega na tym, że jest zagrożenie, ale nie wiadomo właściwie czym, bo nie jest to sprecyzowane w tej ustawie. Tyle tylko, że proszę pana, pan mniej więcej coś takiego mówi, że ukraiński parlament przyjął głupią ustawę. Zgoda. Tyle tylko, że pytanie brzmi, czy polski parlament powinien odpowiadać w poetyce jeszcze głupiej?